Oczywiście dopłaty są elementem, który uzupełnia system. Muszą być spełnione następujące warunki. Tak jak mówimy, w przestrzeni miejskiej infrastruktura pozwala już na naprawdę zwiększenie wielokrotnie użyteczności samochodów elektrycznych, natomiast cała gra teraz idzie o zwiększenie po prostu korzystania z samochodów elektrycznych przy transporcie międzymiejskim. I to jest wyzwanie infrastrukturalne, to jest wyzwanie dla NFOŚ-u, to jest wyzwanie dla nas, dla obywateli, żebyśmy rzeczywiście zmieniali zachowanie, żebyśmy podjęli taki trud. No, dopłaty są bardzo istotnym elementem, oczywiście nie zastąpią w per saldo 1:1 opłacalności przy samochodzie dieslowym czy benzynowym, tu obywatel czy user musi wykazać się dobrą wolą, bo nawet dzisiejsze dopłaty, które są istotnie wysokie, które dochodzą do 20 czy do 30 prawie tysięcy złotych, no nie zastąpią jakby tej różnicy cenowej w samochodzie, z którym mieliśmy do czynienia dotychczas. Więc tutaj jeszcze ten wkład od usera, od obywatela musi być poczyniony. Natomiast, tak jak mówimy, w przestrzeni miejskiej jest to według mnie bardzo atrakcyjny sposób, aby tych samochodów o 20-30 tysięcy w ciągu najbliższych lat pojawiło się znacznie więcej.